Zachwycam się, gdy patrzę na ciebie, w twoją twarz. Niewiarygodna miłość, odcinek 28. Witam was bardzo serdecznie w Wielki Czwartek. Pewnie jesteście już po liturgii Wielkiego Czwartku. Dzisiaj chcę wam dać wprowadzenie w modlitwę na jutro, na Wielki Piątek. Można ją zrobić dzisiaj wieczorem albo jutro gdzieś od rana czy w ciągu dnia. To też będzie Lectio Divina, tym razem z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Marka, przy czym nie całego. Zachęcam, żeby na to Lectio Divina wziąć sobie wersy od 1 do 41. Ten ostatni fragment 15 rozdziału zostawimy sobie na jutro. To jest fragment o złożeniu Jezusa do grobu. I po pierwsze, jeśli nie wiecie, jak robić modlitwę metodą Lectio Divina, to tutaj pojawia się odnośnik, jak wprowadzałem do tej serii Marka Jezus. W pewnym momencie też nagrałem takie wprowadzenie do modlitwy, do metody Lectio Divina, więc was do tego zapraszam. A teraz kilka takich myśli, które chcę podać, które mogą być pomocne, żeby lepiej przeżyć, przemodlić ten 15 rozdział Ewangelii Marka. To jest rozdział, w którym Jezus jest skazany, w którym Jezus przez Piłata próbuje być uratowany w miejsce Barabasza, ale lud krzyczy: ukrzyżuj go. To jest rozdział, w którym wreszcie Jezus jest wyszydzony przez żołnierzy. Szymon z Cyreny pomaga mu nieść krzyż, potem wisi na krzyżu, na tym krzyżu też słyszy: zejdź z krzyża, z różnych stron. Wreszcie umiera, oddaje ducha z donośnym głosem. Modli się też słowami psalmu 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest zawartość tego 15 rozdziału. Ja bym chciał was zachęcić przede wszystkim do takiego rozumienia, że jak robiliśmy wczoraj modlitwę na Wielki Czwartek, patrzyliśmy na Jezusa, który jest zdradzany przez Judasza, jest Piotr, który się zapiera Pana Jezusa, gdzieś w sercu tego wszystkiego jest Eucharystia, czyli Bóg daje samego siebie, a w odpowiedzi nawet najbliżsi uczniowie go zdradzają. Tak teraz, w 15 rozdziale, możemy patrzeć na coraz większe osamotnienie Pana Jezusa. Jest jakby coraz bardziej sam. Sam już nawet też w takim sensie, że nawet jak już został sam ze swoimi decyzjami, to jeszcze przychodzą jacyś ludzie różni, z różnych środowisk i krzyczą, żeby zszedł z krzyża. Więc nie tylko sam, ale jest jeszcze atakowany w tych swoich wyporach, w tych swoich decyzjach, więc jakiś rodzaj odrzucenia, osamotnienia totalnego. Ale kochani, święty Marek, pisząc tę Ewangelię, z natchnienia, z Bożego Ducha, opisał to wszystko po to, żeby nam powiedzieć, żeby nam otworzyć drzwi do męki Pana Jezusa. Że Pan Jezus nie musi być sam w tej męce. Właśnie to, że ona jest tak dość brutalnie opisana dla nas, pokazana nam, przed nasze oczy położona, to właśnie po to, żebyśmy mogli z wielkim szacunkiem w tę mękę razem z Panem Jezusem wejść i razem z Nim przez nią przejść. Nikogo nie było obok Niego w czasie, kiedy to się wydarzyło. Ale ten opis, który jest nam zostawiony, jest nam dany po to, żebyśmy my mogli tam z Nim być. Kochani, jest taka zależność. Kiedy bardzo cierpimy, to do naszego cierpienia zapraszamy osoby, którym ufamy. Mówimy: wejdź, bądź ze mną. Mówimy to albo lekarzom, albo mówimy to naszym bliskim przyjaciołom. Nieraz takim przyjaciołom, którzy się pojawią znienacka. Ale musimy obdarzyć kogoś zaufaniem, żeby go wprowadzić, żebyśmy się nie bali, że on nie podepcze nas w naszym bólu, tylko będzie z nami w naszym bólu. Choćby kawałek tego naszego cierpienia weźmie na siebie i razem z nami przejdzie. Chcę was zachęcić, żeby jak będziecie już siadać i czytać 15 rozdział Ewangelii Marka, mękę Pana Jezusa, Jego śmierć, ukrzyżowanie, wyszydlenie, żeby czytać to właśnie w takim kluczu, że Jezus przez Ewangelistę Marka zaprasza mnie i ciebie, mówi: chodź, przejdź ze mną te parę kroków, te parę najważniejszych kroków, bądź ze mną. Pozwalam sobie w imię Pana Jezusa powiedzieć, że wejdź ze mną w tę mękę, wejdź ze mną na tę drogę, ale proszę cię, nie kombinuj, po prostu przejdź ją ze mną. Przyjmij, że to się tak wydarzyło. Przyjmij, że właśnie w ten sposób objawia się Boża miłość.
Po prostu przejdź, popatrz, pozwól sobie na to, żeby cię ta męka dotknęła. Moi kochani, ten fragment, który dzisiaj chcę, żebyśmy przeczytali, te wersety od 1 do 41, zwieńczeniem ich jest ten moment, kiedy Jezus wisi na krzyżu i podchodzi do Niego setnik, patrzy, jak zobaczył, jaką śmiercią Jezus umarł, to mówi, ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Kiedy będziemy zabierać się za lekturę tego rozdziału, prośmy Pana Boga dzisiaj o takie oczy, takie serce, jak miał ten setnik. Żebyśmy patrząc na to wszystko, co się stało z Jezusem, albo na to wszystko, co Jezus sam też podjął, w co sam wszedł, żebyśmy potrafili dostrzec w tym nie tyle cierpienie Jezusa, ono też jest ważne, ale żebyśmy potrafili zobaczyć w tym miłość Boga, który chce nam się objawić w taki sposób, żeby pokazać, człowieku, nie możesz zrobić nic takiego, co sprawi, że moja miłość się zamknie, schowa, ucieknie i powie, że nie jest już dla ciebie. Tak jakby Bóg przez tą całą swoją mękę objawioną w Jezusie pokazywał, nic nie może się stać takiego, że moja miłość od ciebie odstąpi. Nic. Ona jest po prostu cały czas otwarta, cały czas dla ciebie, cały czas dostępna. Nawet pośród zdrady, nawet pośród odrzucenia, to jest miłość, która jest wierna do końca. Prośmy dzisiaj, zanim zaczniemy to czytać tę Ewangelię, dzisiaj czy jutro, prośmy o taką łaskę, żebyśmy widzieli w tym cierpieniu Jezusa taką właśnie miłość Boga do nas. Bo Jezus przecież po to przyszedł, żeby nam objawić miłość Ojca i tą miłość do końca. Kochani, życzę Wam dobrej modlitwy, takiej spokojnej, z wielkim szacunkiem do tego słowa i do męki Pana Jezusa, której chcemy się przyglądać, w której chcemy uczestniczyć. Żeby zobaczyć w niej miłość, trzeba nam pokory. Prośmy o tę łaskę dużej pokory wobec tego słowa, które będzie w nas wchodzić, które będzie nas dotykać. W takim duchu wielkiego szacunku, wielkiej miłości do Jezusa, w wielkim przyjmowaniu tej miłości, którą On objawia, ja sobie i Wam życzę w ten Wielki Piątek. Także dobrej modlitwy, przyjmijcie na tą modlitwę błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę o subskrypcję naszego kanału, danie kciuka w górę, naciśnięcie dzwoneczka. Jutro będzie wprowadzenie w Wielką Sobotę. Mam nadzieję, że do zobaczenia.